Dobra, widzowie, oglądamy to. Ok? Ok. Marcin Najman vs. Taksi Złotuwa. Skrót konferencji. Obejrzmy to gówno pierwszane. Partia TX! Yeah, boy! Intro bez dźwięku, ok. Chyba. Pa Polska, czyli youtuber, najpopularniejszy polski taksówkarz. Szymon! Taksi Złotuwa Wrzesień! Kto się tam jeszcze napieprza na tym gówno w gali? Ktoś się leje? No i ojciec polskiego Freak Fightu. Człowiek, którego walkę z Pudzianem oglądało ponad 6 milionów osób na żywo. Człowiek instytucja. Sportowiec, celebryta. To chyba nie Najmana zapowiadają. Czyli po prostu Marcin El Testosteron Najman! Nie, to jednak Najmana. W sumie to na własnej gali go tak zapowiedzieli, więc pewnie sam przygotował to. Sam pewnie zapowiedź przygotował. Szkoda, że nie dodał, że zawsze charytatywnie wspiera cały świat. Wiadomo, bo po każdej walce trzeba sobie troszeczkę poprawić. Aleluj. Nie, tak, Stanowskiego szuka. Ale jakoś gówniana jest. Że Szymon, ty wiesz, bo rozmawialiśmy właśnie u ciebie w wywiadzie. Właśnie, ile ty zrzuciłeś? No ja mam bardzo podobną historię. No, zaczynałem jest? Na szczęście troszeczkę... Ty tam dwie walki będą? ...mniejszej wagi, choć i tak to była moim zdaniem no, chorobliwa otyłość. Ważyłem 160 kg, a teraz chodzę w cruiserweight. A z czego się wzięła ta otyłość? No niestety z problemów zdrowotnych cierpiałem dwie na depresję. Zamknąłem się praktycznie na rok w mieszkaniu. Pod wpływem emocji kompulsywnie objadałem się. I stąd się wzięła ta moja chorobliwa otyłość. Ale teraz na szczęście już sobie poradziłem z depresją, poradziłem sobie z otyłością i myślę, że jestem wzorem dla osób, które borykają się z podobnymi problemami, że naprawdę można być nawet zwykłym taksówkarzem i poradzić sobie z tą ciężką chorobą. A czy gdybyś hipotetycznie przegrał z Marcinem Najmanem, to nie boisz się, że depresja... Ty nie jest to za cicho gówno jakoś? Bo jest raz cicho, raz głośno. Mogłoby wrócić? Przepraszam, nie rozumiem pytania. Aha. Marcin, odniesiesz się jakoś do tego? Przede wszystkim chciałem Państwa bardzo serdecznie przywitać, wszystkich oglądających. Nie no, ten Złotuwa to niezłą bombę zasadził gównianom. Oglądających nas teraz na żywo, ale również później z odtworzeniem. Moi drodzy, ja tak szybciutko odpowiem na to pytanie, a później, jeżeli pozwolicie, to jeszcze kilka słów do tego dołożę. Przede wszystkim Szymon to, zresztą tak jak Fit Dzik, to postać, która ma charakter, bo żeby schudnąć 100 kg, to naprawdę trzeba mieć charakter. To nie wystarczy chcieć. To trzeba mieć żelazne i konsekwentne postanowienia, które się realizuje. Szymon stoczył dwie walki w formule MMA. Dobrze mówię, Szymon? Tak jest. Stoczył... Jedną z bonusem na Gali Fame. Tak. A jedną zawodową w moim rodzinnym mieście Lęborku. Ma jedną wygraną, jedną przegraną i żyje wielkimi marzeniami. Ja te marzenia bardzo doskonale rozumiem, bo facet zrealizował się człowiek. Zyskał wielką pasję, jaką jest sport. I ja to bardzo, bardzo szanuję i doceniam. Tylko zastanawiam się cały czas, gdzie jest ta linia, gdzie ktoś, kto jest bardzo, w cudzysłowie, głodny, bardzo naładowany taką pozytywną energią,
Ciężko trenujący, bo jak wiemy, Szymon trenuje z bardzo dobrymi zawodnikami, trenerami. Ostatnio nawet słyszałem o trenerze Bagińskim, tak? Gdzieś tam się przejawiało to nazwisko. Tak jest, trenuję również w grupie zawodowej z trenerem Bagińskim. I teraz się zastanawiam, gdzie jest ta linia, kiedy ktoś z wielkimi ambicjami, marzeniami, ciężko trenujący... O czym znowu pieprzy ten Najman na tych konferencjach? A gdzie może dojść człowiek, który 20, blisko już 4 lata spędzał na salach treningowych, w ringu, w oktagonach i wiadomo, że taki wiek już nie sprzyja rozwojowi, bo to jest tylko do pewnego momentu człowiek się rozwija, później z wiekiem niestety po wielu latach uprawiania sportu jest coraz gorzej, no bo i wiek, i refleks, i kontuzje, każdy zawodowy sportowiec to doskonale wie. Dobra, muszę zdjąć bluzę, bo już mi się gorąco robi, jak słucham głupot. Ja, Szymon, cały czas uważam, że wszystko, co zrobisz, będzie i tak dużo za mało, żeby dojść do mnie, człowieka, który już jest... Spoko, Nicole, ja nawet nie wiem, o kogo ci chodzi. Swojej sportowej kariery. Natomiast ja cały czas uważam, że to będzie... Ja też duch Sparty. O czym on pieprzy? To bez złośliwości, taka jest moja opinia. Już ci odpowiadam. Marcin, ja cię naprawdę bardzo lubię. Bardzo cię szanuję jako człowieka. Jesteś dobrym mężem, wspaniałym. Ja ojcem, pierdzielę, dupę mu wylisz. Świetne akcje charytatywne, okazałe gale, tak jak ta najbliższa VIP MMA. Naprawdę za to cię bardzo szanuję. Coś się tu dzieje. Że cię za to, jak potrafisz rozśmieszać ludzi. Jednakże nie szanuję ciebie jako sportowca. Wmówiłeś sobie, że jesteś wielkim wojownikiem. A jaka jest prawda, to tak naprawdę wszyscy wiemy. Już wielokrotnie zostałeś zweryfikowany, ale za każdym razem... Ty! Widzowie, dobra, zakładamy się. Czy on chociaż raz powie o ostatniej walce Najmana, w której chłopa do parteru wziął w boksie? Czy ma wpisane w umowie, że nie może? Strzelam, że nie może. Bo w umowie pewnie ma, żeby o tym nie mówić. Nie mogę, w dupę. Jest ciągle ta sama śpiewka o twoich zawodowych walkach, o rywalach, tak? No naprawdę... Mam nadzieję, bo jak nie, to patologia. Jeżeli zawalczysz kiedyś z Mariuszem Podzianowskim, cokolwiek by o nim mówić, przemysłowym saletą, jeżeli zawalczysz kiedyś o zawodowe mistrzostwo Polski w boksie, jeżeli stoczysz kilkadziesiąt walk zawodowych, pewnie... Mógłbym jeszcze jakoś przymknąć oko na to, co mówisz. Natomiast, Szymon, to jest nawet nie tyle niegrzeczne, co głupie to, co mówisz. To jest po prostu głupie. A powiem ci, że w ostatnich 15 miesiącach dwa razy wysłuchiwałem też takich opowieści, dokładnie takich samych, czy to od Bonusa, czy to od Lwa. Lew miał mnie zagryźć, Bonus miał mnie zmiażdżyć. Ja to wszystko słyszałem. Ja nie stawiam, że to będzie tak łatwa walka jak z nimi. Może będzie ciut dłuższa, no ale dłuższa ile? O 30 sekund. Ja uważam, że pomimo twoich wielkich chęci, ambicji, pomimo tego, że cię tak ci koledzy... Ty, czy Najman chwali się w pieprzonej swojej gali, że wygrał z typem 1.18 i z Bonusem BGC, który nigdy nie wygrał żadnej walki? I jednocześnie przegrał z kulturystą, który miał pierwszą walkę w życiu? A tym chyba zapomniał powiedzieć. No i o tym, że tam przewrócił chłopa, to już w ogóle. Ładują i tak ci wbijają. No ja też ich ledwo słyszę. To jest spieprzona ta gówniana ich platforma. Do głowy, że to będzie prosta robota. Teraz dobrze? Uważam, że to walka, tak jak zresztą te ostatnie Peter, walki, Peter, poza pierwszą rundę nie wyjdzie. Racja. Właśnie, Marcin, bo Szymon nazwał cię jakiś czas temu błaznem sportów walki. I co ty na to? Czy czujesz się obrażony w ogóle? Jak to tak, wygląda? Czuję się obrażony, tylko że wiem, że jak dostanie w głowę w oktagonie, to nie tylko zmieni zdanie, ale następnym razem zastanowi się nad tym, co mówi, bo można mówić wiele głupich rzeczy, no ale przychodzi kiedyś moment, żeby powiedzieć sprawdzam i nieważne, co głupiego jeszcze powie, no to i tak za miesiąc spotka się ze mną w oktagonie i potem im więcej tych głupich rzeczy powie, tym później głupio mu będzie bardziej po walce. No to tak, że sam sobie robię krzywdę takim gadaniem. Ale ja, Marcin, pamiętam, tylko jeszcze się odniosę szybko, okay, bo pamiętam, jak była walka na przykład z Pudzianem, to też tam leciałeś ostro po Pudzianie. Tak, muszę powiedzieć. Po każdym leciał, w każdej walce. Wtedy w siebie to był dla mnie dobry moment. Wszystkie przegrywa. Ja wtedy byłem
10 lat młodszy, szybszy, lepszy. Też mam natomiast nadzieję, że w końcu MMA to nie jest boks. To jest zupełnie inna dyscyplina. Mam już tych walk chyba na koncie 8 w MMA, więc jasne, to jest zupełnie prosta. Inny sport. Bardzo mi dzisiaj ten sport odpowiadam, żeby wam powiedzieć. Zresztą mówiłem to kilkakrotnie. Dobrze, w związku z tym, panda, że te moje barki już tak są poobciążane tym treningiem wieloletnim, że dzisiaj MMA jest dla mnie naprawdę bardzo... Zobacz sobie taksy złotówę, przewiń w dół. Tak schudł, taksy złotówa do walki z Najmanem? To nie jest źle w sumie. Bardzo dużo wygodniejsze jest dla mnie, dużo lepsze, fajniejsze do uprawiania niż boks. Po pierwsze, nie porównuję siebie. Witam, Jakub. Tak, ja nigdy nie mówiłem o sobie, że jestem zawodowym sportowcem. Ja jestem kompletnym amatorem, który pierwszy raz poszedł na lekcję boksu 2 lata temu. Ale jednak już, od roku. Ale nie nazywam siebie zawodowym sportowcem i także uważam, że ty nie powinieneś. No to jeżeli jeszcze raz ci powtarzam, jeżeli stoczyłbyś tyle zawodowych walk, ile ja stoczyłem, czyli kilkadziesiąt, jeżeli walczyłbyś o tytuł międzynarodowego mistrza Polski w boksie, mógłbyś takie głupoty opowiadać, ale ty tego nie zrobiłeś i tego nie zrobisz. Ja podejrzewam, że to może być ostatnia twoja walka, w związku z tym, że pierwszy raz spotkasz się tak naprawdę z zawodnikiem i pierwszy raz to zobaczysz, co to jest walka, a nie sparring. I ciesz się tymi chwilami, bo... Najman, jak się nakręcisz, się będzie lał z chłopem, co się raslał na ringu. Nie mogę, ten Najman to jest takie... Chłopie, to jest... Ja pierdzielę w dupę. Nie wiem, naprawdę. Mam nadzieję, że tam jego galę to obejrzy tyle osób, żeby mu się nawet nie zwróciła w połowie i żeby skończył już tą pieprzoną karierę. Naprawdę. My sobie widzowie obejrzymy, wiadomo, skrócik, jak już będzie, wiadomo, pieprzę tą jego galę i to jego pay-per-view. Chyba, że za darmo będzie, to zerknę. Tak tam to w dupie. Bo uważam, że może to być już... No ten miesiąc i te przygotowania, kamery, wywiady, to może być już ten ostatni miesiąc. Ja nie twierdzę, bo ja ci nie chcę żadnej krzywdy zrobić, ja po prostu chcę wygrać walkę. Natomiast uważam, tak, że jeżeli wygram przez KO, to może ci się odechce i ci już... I wtedy zrozumiesz, na czym polega sparring, słuchanie kolegów, a na czym polega realna, prawdziwa... Cała gala przez 5 minut? Obraziłeś. Ty, ale że gala stworzyła dwóch sponsorów aż? Jakaś grup, coś tam i to? Się tym, że kto chciałby gówno sponsorować? Błaznem, to tylko pokazuje, że nie zrozumiałeś mojego przekazu. Posłuchaj, spróbuję ci to wytłumaczyć jeszcze raz. Jeżeli ludzie chcą obejrzeć dobrą walkę MMA, to włączają na przykład UFC. Tak? Oglądają Conora McGregora, Khabiba. Jeżeli chcą obejrzeć dobry freak fight, to oglądają takie walki na przykład Araba albo Tyburskiego. Świetne. A nie może powiedzieć FMMA na gali Najmana? W sensie powiedział nazwy ludzi, którzy się tam lali, ale pewnie w umowie ma tak. Nie mówić o walce z Dencasio, nie mówić FMMA, nie mówić o porażkach Marcina Najmana, lizać dupę Marcinowi Najmanowi. Taka umowa pewnie była. Na poziomie tym freakowym. Ale jeżeli ludzie chcą się pośmiać, to na przykład włączają taki kabaret. Był kiedyś Koń Polski, gdzie chłop za babę się przebrał. No kupa śmiechu to była. No to było za moich czasów, ty pewnie jeszcze wtedy pampersy robiłeś. Albo włączają... No ten młody chłopak. Ten piękny. Oglądają albo... A on nie miał na myśli, Najmana chyba tylko tego. O, ale nie wiem, bo on takie pije przy rzeczy, że to się nie mieści we łbie. Albo oglądają memy z Marcinem Najmanem. Albo jego walki, to praktycznie wychodzi na to samo. Dobrze, no proszę państwa, trochę w tym prawdy. W końcu coś mówi sensownego. Za miesiąc pobudka, no tak jak bonus i tak jak lew, zostanie szybko zweryfikowany w pierwszej rundzie, jestem o tym przekonany. Natomiast co do tych rzeczy, że możemy się pośmiać, no to ja wyszedłem wam naprzeciw. Jak wiecie, będzie zorganizowany tydzień przed galą, dokładnie 5
5 lutego roast. I tutaj bardzo ważna taka techniczna kwestia, ponieważ gala... Co będzie? MMA VIP kosztuje w pay-per-view 19,95. Już sam lecę. Roast kosztuje 14,95. Natomiast jeżeli chcieliby Państwo wykupić sobie i roast, i galę, pewnie sobie będą chcieli troszkę podworować. Natomiast muszą też wiedzieć, że na sam koniec to ja jednak będę zabierał głos i ja sobie podworuję z nich. I tak jak Mateuszowi i Borkowi było bardzo zabawnie i śmiesznie tam w różnych opowieściach, dopóki nie powiedziałem o jego słynnym kopycie udostępnionym szerokim gremiom w internecie. No i wtedy jakoś czar pryzji, jakoś humor Mateusza opuścił. A czy Mateusz na roście będzie? Nie wiem, natomiast to prawda, ja ten roast organizuję. Natomiast chłop przegrał wszystkie walki, jakie mógł, ale wygrał z typem z 1.17, który jest tylko po to, żeby właśnie takim emerytom, pieprzonym jak Marcin Najman, trochę podbić rekord, że mu jeszcze 3 walki dali do tej emerytury. Albo bonusa BGC, który wygrał z jakimś jednym chłopem kiedyś tam, nawet nie wiadomo, o co tu chodziło. Chłop chyba w ogóle tamten, to nawet walki nie było, tylko umarł, po kondycję stracił i się przewrócił. Wiesz, Najman wygrał z takimi ludźmi i opowiada, jak jest silny. Ja pierdziel, coś się dzieje. Natomiast ja organizuję galę MMA VIP. Natomiast polecam, bo tak jak wtedy bardzo szybko poczucie humoru wysiadło Mateuszowi, tak bardzo szybko poczucie humoru wysiądzie innym, ponieważ to na końcu ja będę mógł zgrillować ich. No i przekonamy się, kto kogo lepiej ugrilluje i komu prędzej puszczą nerwy. Ja myślę, że o czym gadasz? Pojawił się Krzysztof Stanowski, to mógłby być kolejny knockout. Właśnie pytanie, czy Krzysztof Stanowski zaczął już licytować miejsce w twoim narożniku, ponieważ był taki pomysł. No właśnie. Przepraszam, dziewczyny, nie widzieliście może Krzysia Stanowskiego? No bo jeszcze przed tą galą sprawdzałem, jak wygląda ta licytacja i nie, jeszcze nie zaczął licytować. Więc no ciekawe, ja serdecznie ile kosztuje. Zapraszam do swojego narożnika, a chciałbym... Ciekawe, ile kosztuje na tak gównianej gali miejsce w narożniku złotówy. Może ktoś sprawdzić to, bo ja myślę, że... Ja pierdzie, kto to w ogóle będzie licytował? Korzystając z tego miejsca, jeszcze raz przypomnieć, w jakim celu licytujemy miejsce w moim narożniku. Mianowicie zbieram na najdroższy lek świata. Chciałbym dorzucić swoją cegiełkę dla Laury, która pochodzi z Lęborka, z mojej rodzinnej miejscowości i choruje na bardzo ciężką chorobę. 100 zł kosztuje? Ten lek ratujący jej życie kosztuje 9 milionów złotych. Aktualnie została zebrana połowa tej kwoty i ja poprzez swoją walkę na gali VIP MMA oraz licytując miejsce w moim narożniku, chciałbym dorzucić taką swoją małą cegiełkę, ale także nagłośnić całą tą zbiórkę, bo szczerze mówiąc to jest naprawdę popierdolone, że leki ratujące życie są tak drogie. To mi się naprawdę w głowie nie mieści, ale no teraz już nie zdążymy nic z tym zrobić na poziomie rządowym, jakiejś refundacji. Teraz potrzebujemy zbierać kasę. Dlatego zachęcam wszystkich do licytacji. Również zachęcam pana Krzysztofa Stanowskiego. On ostatnio wyciąga pieniądze od porządnych ludzi, zbierając na kurtkę Marcina. Może także zorganizuje jakąś zbiórkę i wystąpi w moim narożniku. To byłby dla mnie niewątpliwy zaszczyt. To ja prawda. Machmyta, jeden. Słuchajcie, no tutaj muszę powiedzieć, że pierwszy raz jak dzisiaj zgadzam się z Szymonem. Popierdolone jest to, że leki ratujące życie i możliwość wyjścia z choroby SMA kosztują ponad 9 milionów złotych. Mówię to dlatego, bo nie wiem, czy pamiętacie, na antenie TVP Info jakiś czas temu ogłosiłem, że zbieramy właśnie pieniądze dla Maciusia z Pszczyny. I słuchajcie, niesamowita rzecz. Zebraliśmy. Maciuś już czeka na tą terapię. Nie mogę. To są... W sensie... Wkurzają mnie takie rzeczy. W sensie dobrze, że oni robią te rzeczy charytatywne, ale dla mnie to jest trochę wycieranie mordy. Wiecie, o co mi chodzi? W sensie chłopy robią wszystko, żeby o nich źle mówili.
nie przejmują się tym, naprawdę wszyscy na nich srają i nagle srają tymi akcjami, srają akcje wszędzie charytatywne, Maciuś, Amelka, wszyscy! I potem znowu srają gównem, wszystkich opluwają. Wiesz, o co mi chodzi? Coś się tu w dupę dzieje. To jest dobrze, że komuś pomagają, ale wiesz, o co mi chodzi, no. Ja pierdzielę, no nie wiem. No to jest debilne. Naprawdę. Na siłę... No nie wiem, z jednej strony czy to ma znaczenie, że te dzieci dostaną pieniądze od Najmana, który sobie chce poprawić wizerunek? Pewnie nie, ale bo dostaną pomoc, ale że Marcin Najman na siłę próbuje sobie tym, stara ocieplić ten wizerunek i tak dalej, no... Rzeczy możliwe, natomiast dlaczego Legia ratujące życie kosztuje 9 milionów? Nie wiem, jeżeli kiedyś będę zajmował się takimi sprawami w swoim życiu w przyszłości, bo nie wiadomo jeszcze, co przyjdzie mi robić, bo jak wiecie, jest to moja pożegnalna walka. A ileż można... Marcin, a ileż... z ręką na sercu. Przed kamerami, powiedz to. Słuchajcie, ale ile... No dobra, jak to przecież zawsze było przed kamerami. To już wiadomo, że nie. Poczekajcie, no nawet kiedyś pożegnalne walki muszą się zakończyć, tak? Więc to niech to będzie pożegnalna pożegnalnej. W ogóle? Pożegnalną walkę mówi, jak się po prostu sprzeda, to następną zrobi. Ale on kiedyś, widzowie, powiem wam tak, bo nie wiem, czy każdy wie, on kiedyś zorganizował już galę bokserską, tylko nie zrobił jej online chyba, tylko dało się przyjść i nawet jakiegoś tam stadionu nie zapełnił, stracił i już do tej pory nic takiego nie robił. Także no, na której się lał tej gali. Także no, jak tu się mu nie uda zarobić, to serio chyba już odejdzie. Więc oby się nie udało. Natomiast kiedyś akt poczekajcie, Marcina ale tutaj Najmana. o ważnych sprawach. Czas kiedyś start. Kiedyś mam nadzieję się tym ale zająć. Ale to byłaby duża jak różnica. Będzie mi dane, to na pewno coś z tym zrobię, bo nie może być tak, że takie leki są tak drogie. Więc... Marcin Najman chce wpłynąć na jakieś, nie wiem skąd, jakieś pewnie amerykańskie czy coś, firmy farmaceutyczne, żeby lek był tańszy. Gdzie... Rozumiesz to? Marcin Najman użyje mocy, żeby leki były tańsze. Politycy mnie głupot pieprzą. Naprawdę. Boże. Co się dzieje? Dodatkowo trzeba powiedzieć, że garza i Szymona i moja będzie przeznaczona dla mistrza Marka Piotrowskiego. Marku, pozdrawiamy cię serdecznie. Mam nadzieję, że nas dzisiaj tutaj oglądasz. I bardzo się cieszę, że po raz kolejny będziemy mogli tą cegiełkę przyłożyć. Garza Najmana będzie... przeznaczona, ale Najman ma też wpływy przecież z pay-per-view. Także mów, na co wpływy idą. Ok? Bo inaczej jesteś skamerem, że niby garze oddaje, a garze Galiu sobie uznał, że jest, nie wiem, 5 zł. O, iluj. Straci 5 zł, powie tam przed kamerą, że garze cała leci dla niego, dla jakiegoś mistrza. Rehabilitacji, to takie pozytywne aspekty tej naszej gali. Moi drodzy, ja wiem, że tu się wielu uśmiecha. Ja sam się uśmiecham, jak już mówię o pożegnalnej walce. Ale co ja mam poradzić na to, że tak ciężko się pogodzić człowiekowi, i to przecież ja nie jestem jedynym tego przykładem. Ciężko się jest pogodzić człowiekowi, że robi się już stary, niedołężny, że już zaczyna brakować mu zdrowia takiego odpowiedniego do uprawiania sportu walki. Bo sporty walki są dla ludzi młodych i zdrowych. Ja tak zawsze mówiłem, będę mówił. Natomiast ciężko się pożegnać i powiedzieć sobie, stary, już nie możesz. No, gdybym miał tutaj walczyć, nie wiem, no, z Lennoxem Lewisem, no pewnie zastanowiłbym się 50 razy, no, ale ja walczę z Szymonem Złotówą, Wrześniem i mówiąc szczerze, myślę, że mogę sobie na to pozwolić, by jeszcze raz do oktagonu wyjść. Co nie znaczy, że ja cię deprecjonuję. W przeciwieństwie do ciebie, ja szanuję to, co robisz. Natomiast no, ty zaczniesz inaczej troszeczkę postrzegać rzeczywistość po walce. Moi drodzy, ale poczekajcie, bo tu jeszcze techniczne kwestie. Muszę się do tego no to odnieść. Dawaj, odnieś się, ja potem muszę się do tego odnieść, Szymon, bo za chwilę face to face. Bardzo okej, bo widzę, że... No, 15 sekund. Marcin...
okłamujesz tutaj wszystkich. No, zlekceważyłeś mnie już na samym początku. Myślałeś, że to jestem cały czas tym otyłem, otyłem taksówkarzem, tak. No, no naprawdę wyjaśnię siema, tobie i zakończę tą farsę. Szymon, raz na zawsze spełnię oczekiwania wszystkich widzów. Wszyscy, co wykupią dostęp do MMA VIP, tak, robią to po to, żeby pośmiać się z Marcina Neumana. Nawet macie promocję. Jeżeli wykupicie to razem z Roastem, będziecie się śmiać cały dwa tydzień, razy. Cały tydzień. Tak, cały tydzień, tydzień beka, beka do upadłego. Naprawdę ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby ten ostatni akt... Ja nie kupię, a też się będę śmiał z wyników sprzedaży tej gównogali. A potem skrócik obejrzymy. No, skrócik, widzowie. Zakończył się po mojej myśli i żeby to był początek mojej kariery, a koniec twojej. Drodzy państwo. Czekajcie, ale okay. bardzo ważna kwestia. Bardzo no ważna Marcina kwestia. Się kończę. Nie przegada niestety. Już kończę, mów. Już kończę. Ja Szymona pozostawię z jego rozbujałą fantazją. Jego fantazja jest większa od Syberii, jak się okazuje. Niech tak zostanie. Natomiast moi drodzy, nie w związku z tym, że ja już kończę, postanowiłem spisać takie swoje wspomnienia. W ogóle od dzieciństwa począwszy, jeżeli będziecie mieli kiedyś ochotę sobie z nimi się zapoznać, a jak wiemy, nazwisko Neumann stało się piątym nazwiskiem światowym w sporcie klikane w polskim Google, co mnie również zaszokowało, no to również z taką... Taksi jest częściej wyszukiwane. Z taką inicjatywą wychodzę, napisałem już swoją biografię, będziecie mogli od maja bądź czerwca ją przeczytać. Ostatnie i przed face to face. Ten jeszcze książkę Donkacio, napisał Neumann? Ty Neumann już tak bardzo chyba czuję, że zaraz się kończy już całkowicie, że tak. Na jednej w gali MMA VIP robi w gale walkę pożegnalną, roast, jakieś książki pisze, akcje charytatywne, chłopie, co się dzieje? Chłop, wszystko na jedną galę wpieprzył, żeby jak najszybciej, bo on już wie, że to jak teraz się nie uda, to już nigdy się nie uda, to już jest koniec. W streamie cisnął po tobie, no, że leci, paruwa, leci. Dokładnie powiedział, że jesteś paruwa, bo walczy z Neumannem i że wycierasz sobie gębę akcjami charytatywnymi, odpowiadasz, masz pół minuty na odpowiedź i robimy to w sumie trochę prawda. Naprawdę jest to bardzo nie na miejscu słowa w ustach takiego. Ale kto to powiedział? Maja bądź czerwca ją przeczytasz i przed face to face'em. Don Casio ostatnio na streamie cisnął po tobie, że jesteś paruwa, dokładnie powiedział, że jesteś paruwa, bo walczysz z Neumannem i że wycierasz sobie gębę akcjami charytatywnymi, odpowiadasz, masz pół minuty na odpowiedź i robimy face to face. Naprawdę jest to bardzo nie na miejscu słowa w ustach takiego gościa, co większość pieniędzy, które zarobił na Fame MMA, przepierdolił w kasynie, a pozostałe wydał na alkohol. Ten człowiek powinien sobie... Ale co ma jedno do drugiego? Przecież to jest jego pieniądze. No a co? To teraz ja ci dosram, a ty wydajesz wszystko na jedzenie. O, a potem diety. Ja pierdzielę, a teraz idziesz po pieniądze do Neumanna. No gorzej to się w dupę nie da. No nie, no przysięgam, że chłop to odpieprza. Ty, co on pieprzy na tym, ten złotówa? Co on gada w ogóle? Ty, chłopu się gapi w portfel, na co on wydaje pieniądze. Przecież tu chodziło o akcje charytatywne. A nie o pieniądze prywatne. Trochę paranoja. ...bił na Fame MMA, przepierdolił w kasynie, a pozostałe wydał na alkohol. Ten człowiek powinien... Ma w umowie, żeby tak powiedzieć? ...udać się może na jakiś odwyk, na jakąś terapię, a nie mówić mi, czy ja mogę walczyć charytatywnie na gali u Marcina Neumanna i zbierać pieniądze na leczenie legendy sportu walki, tak? To jest naprawdę bardzo, bardzo nie na miejscu, Don Casio. Posłuchajcie, jeszcze przed face to face muszę jeszcze jako organizator... Ale to się... A ja pierdzielę. Nie jako zawodnik i chciałbym powiedzieć... Mi się nie chce pieprzyć o tym złotówie, bo takie głupoty pierwsze. Proszę bardzo, Adriana i Fidzika. Szymon, taksi złotówa wrzesień. Co to jest kontra Fidzik? Marcin. El Testosteron Neumann. To wygląda jak połączenie Wojtka Goli i Boxdela, nie? Przez Fame MMA powstał. Połączyli się, żeby Neumannowi wpieprzyć.
Nie, no myślę, bardzo. Myślę, że Wojtek Gola i Bogdzel osobno nawet. Jeden na jeden z Daymanem by wygrali. Czekaj, Fit Dzik. Kto to jest? A, to jest ten!